Punktem zaczepienia była rozmowa z panem Dariuszem Pietruchą, który tutaj na terenie Bytomia organizuje swój projekt. W trakcie rozmowy okazało się, że przecież Bytom obchodzi 770-lecie, a nasz szpital to jest budynek z bardzo bogatą historią. Widział niejedna, prawda? Bo powstał ponad 110 lat temu, 112 lat temu. Stąd pomyśleliśmy, że warto by było zaprosić ludzi na wydarzenie, które połączy historię i medycynę, badania profilaktyczne. Badania profilaktyczne, które organizujemy, zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem, bo nasi lekarze zabierają sprzęt i wykonują badania, na które zazwyczaj czeka się kilka miesięcy. Dzisiaj USG tarczycy, jamy brzusznej czy OCT oka. W trakcie takich akcji profilaktycznych niejednokrotnie przyjeżdżają do nas ludzie z innych miast, a nawet z innych województw. Przedstawiamy szpital polowy z I i II wojny światowej. Pokazujemy dzieciom, nie tylko dzieciom, ale młodzieży, ludziom dorosłym, jak wyglądał ten szpital, w jaki sposób ratowało się żołnierzy w czasie wojny. Wyobrażenie jest całkowicie inne niż dzisiejsza rzeczywistość, ponieważ wszystko było wielokrotnego użytku. To przede wszystkim igły, szczykawki, bandaże były z naturalnego włókna i wszystko było prane, wygotowywane i stosowane wielokrotnie, jeżeli chodzi o ratowanie, tak, życia. Musimy pamiętać o tym, że w czasie I i II wojny światowej byliśmy bardzo ubodzy w takie środki znieczulające, więc na przykład na przykładzie amputacji chodziło o to, żeby czas amputacji skrócić, żeby był jak najkrótszy, czyli do 5 minut, żeby dany żołnierz się jak najmniej wykrwawił. Więc takie rzeczy opowiadamy, tłumaczymy na przykład, że rany, które się jączyły, były celowo podkażane przez larwy muchy plujki, które wyżerały zgnitą po prostu skórę, jak i ropę. Dzisiaj postanowiliśmy, z racji tego, że tu są też przeprowadzane badania okulistyczne, przywieźliśmy troszeczkę okulistyki starej, w starym dobrym wydaniu, troszeczkę chirurgii, no bo jakby na to nie patrzeć, z reguły szpitale kojarzą się z zabiegami, i stomatologię. Mamy tutaj jeden z najstarszych takich eksponatów, który jest w tej chwili już zupełnie nieużywalny. To jest maska Schimmelbusha do narkozy. To się podnosi. Na tą część nakładało się gazę albo w ogóle jakąś płócienną szmatkę. To się zamykało, nakładało się pacjentowi na twarz i to się kropiło albo chloroformem, albo eterem.